Podoba mi się to. Berengarze. To ja powiedziałem szefowi Salamandry, gdzie jest Kaer Morhen. Dopadli mnie, kiedy tropiłem bestie z podgrodzia. Pomagałem im w badaniach, ale uciekłem i przyjąłem zlecenie od Kalksteina. Chciał się dostać do wieży na bagnach. Niestety znowu mnie znaleźli. Tym razem nie byli już tacy mili. Żeby ocalić własną skórę, zgodziłem się odszukać dla nich Alwina. Dlaczego mi to mówisz? Chciałem ci to powiedzieć w twarz. Zobaczyć twoją sławną minę. Nie zamierzam cię osądzać. To znaczy, że rozumiesz i nie potępiasz mnie. Nie pochwalam twoich wyborów, ale rozumiem. To znaczy, że... Rób, co uważasz za słuszne. Nie będę twoją niańką. Weź to. Spotkamy się jeszcze, wilku. Geralt z Rivii. Wiele razy słyszałam o twojej śmierci. Wybacz, ale nie pamiętam twojego imienia. Biała Ryla. Co tu robisz, Wiedźminie? Nic nadzwyczajnego. Zabijam potwory. Nie widziałeś elfiego komanda w okolicy? Nie. Nie widziałem. Raczej. Uważaj na słowa, Wiedźminie. Nie jesteś nietykalny. Jeśli dowiem się, że współpracowałeś z wiewiórkami... Grozisz mi? Nie. Próbuję uchronić przed poważnym błędem. Błędem, którego konsekwencje mogą cię przerosnąć. Ty też nie popełnij błędu. Nie jestem zagłodzonym elfim gówniarzem. Potrafię się bronić. Wiem. Wiedz, że wyzima stoi w ogniu. Nie ludzie wyszli na ulicę, trwa wojna. Te biedne, zagłodzone elfy mordują ludzi dziesiątkami. Jestem tutaj, by zatrzymać resztki komanda dowodzonego przez Toruwiel Epsichiel. Nie powstrzymasz mnie. Wiemy, że są w wiosce. Wzięli zakładników. Niebawem ruszamy do szturmu. Pogadam z elfami. Może przemówię im do rozumu. Siegfried ręczył za ciebie, więc i ja ci zaufam. Dzięki waszej interwencji w banku wiewiórkom nie udało się zdobyć złota na broń i jedzenie. Są osłabieni. Wątpię, by cię wysłuchali. Ale kto wie. Możesz im powiedzieć, że jeśli złożą broń, czeka ich sprawiedliwy sąd. Spróbuję ich przekonać. Czekajcie, dopóki nie wrócę. Masz moje słowo. Tak? Co z twoją ręką? W czasie wojny mój oddział osłaniał ewakuację ludności cywilnej z ogarniętych walkami terytoriów. Wiewiórki szły w awangardzie armii nilfgaardzkiej. Nie mieliśmy szans. Było ich znacznie więcej. Żądnych krwi, nieludzkich potworów. Mogliśmy się poddać lub uciec. Wtedy wieśniakom ucięto by ręce. Wybrałam walkę. Cywile uciekli. Chwalebna rana. Gówno niechwalebna. Dostałam się do niewoli. Rękę ucięli mi na torturach. Rozumiem. Nie rozumiesz. Zrobili to świadomie, żeby mnie złamać, pozbawić ducha walki. Wiedząc, że wojownik pozbawiony prawej dłoni jest nikim. Ale się przeliczyli. Wojna jest okrutna, wypacza wszystkich. Nie tylko elfy. Nie chrzań, Geralt. Czego chcesz? Rozkaz to rozkaz.
Napiłbym się piwa. Rozkaz to rozkaz. Jestem adiutantem Białej Riley. Chciałbym zamienić z tobą słowo. Rozmawiałem już z Rylą. Dziękuję, ale na dzisiaj mam dosyć indoktrynacji. Widzisz, Wiedźminie,
Ryla jest świetnym oficerem i szczerze nienawidzi nieludzi. Dlatego zresztą została dowódcą tej misji. Ale niech zgadnę, miewa skrupuły. I chociaż jest tylko najemniczką, zazwyczaj dotrzymuje słowa. Jest skłonna uniknąć masakry na ludności cywilnej, nawet jeśli przez to elfy uciekną. Zapobiegliśmy kradzieży pieniędzy z banku Vivaldiego i osłabiliśmy wiewiórki, więc stać nas na usługi najlepszych najemników. Jednak Ryli nie możemy ufać tak jak tobie. Próbujesz mnie zwerbować? Mam stanąć u boku Ryli i zabić elfy, zanim zdołają wyrżnąć zakładników? A dlaczego nie miałbym po prostu odejść? Powiem po twojemu. Potwory opanowały wioskę i osaczyły jej mieszkańców. Są głodne i wynędzniałe, a przez to jeszcze groźniejsze. Stań po stronie Ryli, Wiedźminie. Z zakonem, przeciw potworom. Dlaczego miałbym to zrobić? Za złoto z banku Vivaldiego? Żeby wesprzeć słuszną sprawę i nie dopuścić do masakry jak na Podgrodziu. I żeby uratować bliskich ci ludzi przed głodnymi bestiami. Wieczny ogniu wypełnij me serce. Geralt! Witaj, Jaskier. Do wioski przyszły elfy od Toruwiel, wzięły zakładników. Co robimy? Rozmawiałem z Rylą. Dowodzi zakonnikami. Wśród zakładników jest Alwin. Geralt, musimy go ocalić. Wiem. Spróbuję negocjować. Zaczaję się za domem sołtysa i będę wszystko obserwował. Jak skończysz negocjacje, koniecznie przyjdź i powiedz, co robimy. Zgoda. Porozmawiam z Białą Rylą i Toruwiel. Czuję problemy. Dasz sobie radę. Geralt. Poczekaj chwilę, spróbuję pogadać z Alwinem. Męczy mnie ta bezczynność. Głodny, kurwa, jestem. Cześć, Geralt. Nic ci nie jest? Nie, dziwnie się czuję. Ja słyszę ich myśli. To straszny Geralt. Masz naszyjnik? Tak, noszę go cały czas. Nie chcę tego słyszeć. Geralt, czemu elfy to robią? Wyniosłe, szlachetne, pełne piękna maski właśnie opadły. I możesz zobaczyć ogrom nienawiści, jaką czują do ludzi. Zapamiętam to. Geralt, zaraz wydarzy się coś złego. Czuję to. Muszę porozmawiać z Toruwiel. Wytrzymaj jeszcze chwilę. Czemu tu gnuśniejemy? U nas zabójca potworów zawsze znajdzie coś do roboty. Co tu robisz, Gwynblade? Przyszedłem zapobiec masakrze. Nie będzie masakry, jeśli pozwolą nam odejść. Mogłaś odpuścić dzieciom. Nie, nie mogłam. Tam na brzegu stoi Biała Ryla. Trupy wieśniaków nie robią na niej wrażenia. Tylko obecność dzieci ją zatrzymała. Może wypuścisz przynajmniej Alwina? Nie. Tak? Biała Ryla chce, żebyście złożyli broń. Gwarantuje sprawiedliwy sąd. Nie rozśmieszaj mnie, Wiedźminie. Biała Ryla zna tylko jedną karę. Śmierć. Przed chwilą przybyły z Wyzimy resztki komanda. Opowiadali o tobie. O rzezi w banku. To przez ciebie złoto Vivaldiego trafiło w ręce zakonu. Nie ufam ci już. Wypuść wieśniaków i zabijajcie się do woli. Nikogo nie wypuszczę. Ty też nie próbuj sztuczek, bo ci Dwan zginą. I powiedz temu śpiewakowi, żeby nie czaił się za domem, bo go ktoś jeszcze ustrzeli. Geralt. Zaraz tu będzie gorąco, Jaskier. Jesteśmy między młotem a kowadłem. Z jednej strony Skojatel, z drugiej zakon, a pośrodku my z Alwinem. Z terrorystami nie można negocjować.
Negocjacje prowadzą do ustępstw. Ustępstwa to zwycięstwo terroru, niepewność i strach prostych ludzi. Wybrałem mniejsze zło. Nowi właściciele banku byli wdzięczni zakonowi za interwencję. Dofinansowali nawet antynieludzką krucjatę. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Geralt, co robić? Ucieczka nie przysporzy ci popularności. Wątpię, żebyś osiągnął swoje cele, mając przeciw sobie i zakon płonącej róży, i nieludzi. O to się nie martwię. Chcę uratować Alwinę, ale jeśli odejdę, może dojść do masakry. Poza tym mam zobowiązania wobec przyjaciół. Wiedźminie, to bardzo ważna decyzja. Być może jedna z najważniejszych w twoim życiu. Co robimy? Ratujemy Alwina i uciekamy? Nie. Zamierzam pomóc zakonowi. Nie mieszaj się do tego, Geralt. Nic dobrego z tego nie wyniknie. Już postanowiłem. Chcesz pomóc? Tak. Muszę wyprowadzić Alwina. Nie dopuszczę, żeby coś mu się stało. Wedding, ten malec, pokochał cię jak ojca, Gwynblade. Nie jesteśmy mordercami dzieci. Zabierz go. Rozkaz to rozkaz.
Wiedźmin. Co się stało? Pieprzeni fanatycy za grosz profesjonalizmu. Odebrali mi dowództwo. Nie chciałam pozwolić na atak zgodnie z ustaleniami. Wtedy mój adiutant wyciągnął list od samego Zygfryda. Od początku go mieli. Wyobrażasz sobie? No cóż. Jak się potoczyły sprawy? Pomogłem zakonnikom. Elfy nie żyją. Toruwiel uciekła. Mieszkańcy wsi są w szoku. Na twoim miejscu wyniósłbym się stąd. Nie zamierzam tu dłużej siedzieć. Postąpiłeś słusznie. Co do Toruwiel, to jeszcze ją dopadnę. Bywaj. Geralt! Jest źle. Bardzo źle. Co się stało? Alwin zniknął. Otworzył teleport i... może być wszędzie. Wracajmy do Wyzimy. Może Triss coś poradzi. No to do Wyzimy. Do Wyzimy! Zaraz dopłyniemy do Wyzimy. Czujesz ten smród? Tak. Dym. Coś się pali. Ciężki i duszny. Palone wioski. Cholera! Spójrz! Orzesz w mordę. Geralt! Nie wierzę własnym oczom. Jaskier, widziałeś już tyle wojen, mógłbyś się przyzwyczaić. Człowiek nigdy nie przywyknie do przemocy i pożogi, zwłaszcza tak wrażliwy jak ja. No tak. Dobrze, że mutanci są mniej wrażliwi. Przestałbyś opowiadać głupoty. Powiedz lepiej, co robimy. W liście Berengara były pewne wskazówki. Na pewno musimy dostać się do miasta. Nie wygląda to na łatwą i bezpieczną przeprawę. Zgadzam się, ale nie zamierzam zrezygnować teraz, kiedy jestem tak blisko celu. Jesteś jak ogar na świeżym tropie. Czas zobaczyć, jak wygląda sytuacja w Starej Wyzimie. Pewnie trwają zaciekłe walki. No i jeszcze ta zaraza. Musimy się tam dostać. Nareszcie dopadnę Salamandrę i dowiem się, kto kieruje organizacją. Geralt! Na pewno chcesz się w to mieszać? Nie zostawię cię samego. Chcę pomóc. Wiem, Jaskier, ale może być naprawdę gorąco. Chyba nie sądzisz, że się boję. Skądże? Geralt!
Wiedziałem, że prędzej czy później wrócisz. Wiele cię ominęło, Wiedźminie. Witaj, Vincent. Co tu robisz? Nie uwierzę, że wyszedłeś się przywitać. Król Radowid przybył do Temerii. Jestem odpowiedzialny za jego bezpieczeństwo. Krucho z nami będzie, jeśli stanie mu się krzywda. Foltest już wrócił? Tak, jest w Starej Wyzimie. Żołnierze od razu nabrali ducha. Teraz przynajmniej wiadomo, czyje rozkazy wykonujemy. Mam prośbę. Muszę się dostać do Starej Wyzimy. Tam jest niebezpiecznie, bardzo niebezpiecznie. W pojedynkę mam szansę się przedrzeć, ale... Rozumiesz? Geralt, o co chodzi? Rozumiem. Jaskier, mam zadanie w sam raz dla ciebie. Później wprowadzę cię w szczegóły. Powiem tylko, że chodzi o króla Radowida. A niewyparzony język Wiedźmina mógłby wszystko zepsuć. Czy wy przypadkiem czegoś nie kombinujecie? Vincent ma rację, tylko bym przeszkadzał. Nie nadaje się do rozmów z królami. Zatem postanowione. Jaskier, poczekaj na mnie w obozie królewskim. A ty, Geralt, rób co musisz. Nie ma czasu do stracenia. Powodzenia, Wiedźminie. Pomocy! Co tu robisz, Wiedźminie? Wyszedłem rozprostować kości. Co jest? Dobrze się czujesz, Zoltan? Chyba nie zacząłeś brać fistechu. Jestem uczulony na skurwysynów. Daruj sobie ten teatrzyk. Lepiej powiedz, co się tutaj dzieje. Co się dzieje? Na głowę upadłeś, Wiedźminie? Codziennie przybywa sierot, które i tak długo nie pożyją. Twoi kumple z zakonu wyrzynają wszystkich. Starców, kobiety, dzieci. Eksterminują nie ludzi. Mówiłem ci już, daruj sobie te teatralne gesty. Nie pasują do ciebie. Rozumiem, że elfi cywile nie pozostają im dłużni. Ano, nie pozostają. My nie wierzymy w proroka Lebiodę i nadstawianie drugiego policzka. Niemal wszyscy nieludzie, którzy zdołali przeżyć, chwycili za broń. Okazało się, że chcą nas wykończyć za pomocą Katriony. Zrobili getto w Starej Wyzimie i wysłali tam chorych ludzi i zdrowych nieludzi. Masz na to jakieś dowody? A, psich! Już ci mówiłem, że jestem uczulony. Wiesz, co powiedziała Shani? Szło to mniej więcej tak. Zoltan, naprawdę nie rozumiem, jak Wiedźmin może być taki głupi. Przecież zakonnicy to mordercy. Mogliby chociaż cywili oszczędzać, skurwysyny. Raczej mniej niż więcej. Idź precz, bo mnie alergia męczy.